Cześć, witajcie przed Twoim Boszu. Dzisiaj zakupiłem sobie mojego pierwszego e-papierosa. Jest to filmik, którym pokażę Wam, co zrobić z takim e-papierosem, jak się za to zabrać, czym to jeść i w ogóle jak to wszystko działa. Na początku, jeżeli kupujemy moda elektronicznego, który ma wbudowany akumulator, podłączamy go do ładowarki. Jeżeli kupujemy nowy, jeżeli używany, no to nie musimy tego robić, ale też warto sobie naładować. Jeżeli mamy moda na akumulatory, no to oczywiście musimy dokupić sobie akumulatory, no chyba, że są w zestawie. I oczywiście instalujemy akumulator w takim modzie, oczywiście tak powinien być, no w tym przypadku mamy plus tam na środku i tutaj mamy wyraźny minus po zewnątrz. Czyli wkładamy oczywiście, tu mamy plus akumulatora, z tej strony mamy minus, to jest bardzo ważna rzecz. Zapamiętać, że ten taki dzióbek, który jest tu mamy plus, a gdzie mamy totalnie płasko, to jest minus. Żeby tego nie pomylić, nie sadzić na przykład w ten sposób, czyli odwrotnie akumulatora, to wiadomo, pierwsze wkładamy akumulator, sprawdzamy na przykład, czy nas to działa. Jak wiadomo, u mnie się uruchamia i ten box podłączamy oczywiście od razu do ładowarki, żeby naładować ten nowy akumulator, chyba że mówię, jest box używany. Kolejna rzecz, którą musimy zrobić, mamy oczywiście tanka, zbiornik, nie mówimy na to góra przede wszystkim, tylko mówimy na to tank, zbiornik, parownik i tym podobne, nie mówimy na to góra, to góra to jest Mahometa. Co z takim tankiem, zbiornikiem robimy? No musimy przede wszystkim zaleźć w nim grzałkę, jeżeli mamy sprzęt nowy, jeżeli używany, no to niekoniecznie musimy robić, tylko zaleźć likwid, chyba że ktoś wcześniej zmienił grzałkę na nową, albo po prostu zmieniamy sobie grzałkę. No ja w moim przypadku powiedzmy, że kupiłem używanego moda i muszę zmienić grzałkę, bo jest grzałka, powiedzmy, że spalona już, nie? To mnie jest na przykład zużyta. Oczywiście tą grzałeczkę musimy wykręcić. Tu mamy na przykład bardzo prosto, po prostu łapiemy tą grzałkę i ją wykręcamy. I mamy grzałeczkę wykręconą. Oczywiście dobrą sprawą jest, jeżeli mamy używanego moda, nie wiemy od kogo jest i tak dalej, umyć po prostu, umyć cały zbiornik. To możemy go całego rozkręcić, wiadomo, uważać na uszczelki, żeby ich nie zgubić, żeby gdzieś z wodą na przykład nie odpłynęły. Wiadomo, warto umyć taki cały nasz zbiorniczek. Najlepiej pod ciepłą wodą, żeby likwid, bo likwid po prostu jak jest ciepły, on jest rzadszy i tutaj się rozpływa i tak dalej. Dlatego lepiej jest to pod ciepłą wodą umyć. I mamy taki świeży, gotowy praktycznie do użytkowania. Tylko wiadomo, musimy zamontować grzałkę. Grzałki nie myjemy. Grzałkę, jeżeli mamy myć cały zbiornik, grzałkę wyciągamy, odkręcamy. Ponieważ grzałki się nie myje, no chyba tą grzałkę wygotowujemy, ale to jest stara metoda, która do nowych sprzętów raczej nie jest stosowana, nie jest zalecana. I tak, mamy taką grzałeczkę nową, kręcamy ją, czy mamy powiedzmy nowego tanka, nowy nasz zbiornik. No to mamy wkręconą grzałkę, bierzemy nasz krótki, niewielki likwidzik i musimy tę grzałkę zalać. Niektórzy się zastanawiają, na czym polega to zalewanie grzałki. Zalewanie grzałki polega na tym, że tak, tutaj do środka grzałki, gdzie mamy same zwoje, sam środek grzałki, tu musimy odrobinkę, nawet odrobinkę, tak żeby tylko zamoczyć odrobinkę tego likwidziku i tutaj na otworki można w międzyczasie sobie tak w kropelce powiedzmy narzucić. W zależności jakie mamy otwory, to oczywiście otwory tam gdzie mamy watę, gdzie widać watę, po prostu tam dajemy likwid. A żeby nasza grzałka po prostu została nawilżona i tu z góry co chwilę ponawiamy, jeżeli nam wata wsiąknie. Robimy to do momentu takiego, kiedy wata przestaje nam wsiąkać. Jeżeli wata już przestaje wsiąkać, no to w tym momencie możemy skręcić cały parownik i zacząć go używać. No oczywiście to ja tutaj muszę nową grzałeczkę trochę zalewać. Ja to troszeczkę to przyspieszę. I dobra, moja grzałeczka została już zalana i widać, wata przestaje tutaj już siąkać. Ważną rzeczą jest, żeby nie przesadzić też z likwidem. No, jeśli przesadzicie, no to nie jest tragedia, to nic się strasznego nie dzieje. Ale jeżeli za dużo po prostu grzałkę nasączycie, no troszkę będzie wam pluć na początku likwidem, będzie tak siorbać, chlapać i tak dalej. Dlatego warto robić to po powolutku, nie śpieszyć się, a jeżeli przesadzicie, no to trudno. No, pierwszym razem się może zdarzyć, drugim razem może nasączycie idealnie po prostu tą grzałkę. To czasami nawet i prawnym waperom zdarza się po prostu z tym przesadzić. No, nie jest to nic groźnego, poza tym, że troszkę będzie nam początkowo przy pierwszych buchach pluło tym likwidem. Ileś tam pierwszych buchów po prostu musimy tę grzałkę rozgrzać i ten likwid musi wyparować po prostu. No i co, jeżeli mamy zalany likwid, kolejna czynność, no to składamy nasz parownik. Widzicie całą instrukcję, jak rozebrać, jak złożyć parownik. Na pewno macie w pudełku z waszym zbiornikiem.
ewentualnie stają boksem, jeżeli kupujecie zbiornik razem z boksem. To jest cała instrukcja pokazana najczęściej obrazkowo. Po prostu mogę tutaj pokazać. Tutaj mam z mojego boksa, ale to chyba z boksa nie będę miał instrukcji. Coś tak czuję, a nie mam tutaj pod ręką nigdzie instrukcji z samego zbiornika. Nie widzicie, tu mam instrukcję obsługi do tego, instrukcję obsługi boksa. Jest to na przykład po polsku, jeżeli kupujemy zbiornik czy nasz atomizer w Polsce, no to wszystko mamy zawsze po polsku instrukcję. No tu mam niestety tylko do samego boksa, także wam nie pokażę, no ale to będziecie widzieć, jak zakupicie sobie waszego tanka, zbiornik i z boksem i tak dalej, to tam wasza instrukcja na pewno się pokaże. Na pewno instrukcja będzie. Także z tym problemem na pewno nie powinno być odnośnie instrukcji. I tak, składamy nasz zbiornik. Odkręcamy tam w lewo, gdzie mamy nalewanie likwidu. I po prostu tankujemy nasz likwidzik. Zalewamy nasz zbiorniczek. Najlepiej to pełna. No ja niestety nie mam na tyle likwidu, akurat w moim zalewce. Ale zalewamy go na przykład do pełna. Aczkolwiek nie jest to konieczność. Ale warto zaleć do pełna. Zakręcamy nasze zalewanie, nasz kap. Dokręcamy, tak wiadomo, z uczuciem. Nie dokręcamy, ile wlezie, bo potem będzie problem przy odkręcaniu, bo to z czasem po prostu to bez zakleja się. No to będzie trudno potem to odkręcić. O, już w tej chwili nawet za dużo. Po prostu z uczuciem przekręcamy. Nie za mocno. No i całość kręcamy do naszego boksika. I najlepiej odkładamy, powiedzmy, chociaż 5 minut, najlepiej 10 minut, żeby ta wata dokładnie się nasączyła, żeby to wszystko dograło się idealnie. No i tak, gdy już to się, powiedzmy, nasączy, no i będę na przykład czekał, uruchamiamy naszego boksa. I tak, przeważnie producent podaje moc, jaką na grzałce po prostu macie napisane, no nie wiem, tutaj może będzie widać. No, to i tak on nie pokaże na tej kamerce niestety. Ale opisana jest, powiedzmy, moc od, powiedzmy, nie wiem, 20 W do 50 W. I w tym zakresie mocy najlepiej jest się trzymać, używać po prostu te waty, które tutaj mamy, sobie ustawiamy, regulujemy pod naszą grzałkę. Na przypadku mojej grzałki, jeżeli się nie mylę, jest to 30 W do 100 W albo 30 do 80. I ustawiamy tą najniższą moc, no ale lepiej na pierwszy buk ustawić jeszcze niżej. No powiedzmy, ustawiamy, jak mamy, od 30 do 100. Tam od iluś, no ale powiedzmy, że mam 30 do 100, tak jak ja. Ustawiamy sobie troszkę na początek 25 W i troszkę mniej tej mocy. No i bierzemy, ściągamy naszego pierwszego bucha. I widać, chmurka się delikatna pojawia. Od razu wyczuwamy, czy przelaliśmy grzałkę, czy nie przelaliśmy. To od razu czy siarbie, czy nie siarbie, u mnie troszkę w miarę ok. I bierzemy kilka takich buszków do czasu, aż nasza grzałka przestanie troszkę siorbać i wszystko się uspokoi, unormuje. Wtedy możemy oczywiście podkręcić swoją moc, no najlepiej najniższe, jaką podaje producent, i też przez, powiedzmy, jakiś czas, ja wiem, powiedzmy godzinkę, jeżeli sobie buchamy, czy tam, no powiedzmy do 20 buchów, żeby ściągnąć na tej najniższej mocy, a dopiero później idziemy z mocą ewentualnie w górę, jeżeli mamy taką potrzebę, jeżeli nie, możemy zleć z mocą w dół z powrotem, jeżeli mamy za dużo, bo to różnie producenci podają, czasem moc mniejsza jest nawet lepsza niż tą, którą podaje producent, bo oryginalnie grzałka na przykład za bardzo grzeje, tak w przypadku smoka TV8 na przykład z tymi grzałkami było. Ta lepsza moc była troszkę niższa niż producent podawał. No i zasadniczo to już na tyle z naszego boksa, no już wiemy wszystko, no co nam więcej potrzeba do użytkowania boksa? Nic. Mamy zalaną grzałkę, mamy złożonego tanka, boksa już uruchomiliśmy, ustawiliśmy moc, chyba że mamy moc, który nie ma ustawienia mocy, no to w tym przypadku ściągamy króciutkie buszki. Takie o, króciutkie buszki. I wyczuwamy, czy grzałka jest prawidłowo zalana. Po prostu jeżeli nie jest prawidłowo zalana, poczujecie takiego spaleniznę w świecie papieru, się tu mówi bobra, czy tam ścierę. I po prostu czuć taką lekką spaleniznę, no, wysuszoną watą, tu idzie wyczuć nawet na samym początku, jeżeli używacie po raz pierwszy, że coś jest nie tak. A jeżeli czujecie smak, czujecie, że wszystko ładnie pracuje, że ta grzałka jest przelana, no to wtedy jest wszystko ok, jeżeli się orbie. I możecie śmiało
sobie buchać. No i to na tyle, no. Tutaj Boszu, do zobaczenia w kolejnych filmach. Jo, na razie. A jeżeli macie jakieś pytania, wpiszcie w komentarzach, ja wam tam opowiem, co i jak w razie, gdybyście jeszcze czegoś nie wiedzieli. Ale nic. Tymczasem, na razie, elo, jo.